Cześć kochani, Kinga z tej strony. Dzieje się. Coraz więcej roślin trafia do ziemi. W ostatnim filmiku pokazałam Wam, jak sadzić dalię. Przy okazji wrzuciłam tam parę mieczyków oraz groszek pachnący. A dzisiaj postanowiłam zrobić wideo poświęcone tylko groszkowi. Jak widzicie, moja domowej roboty konstrukcja już stoi. Pokażę Wam dzisiaj krok po kroku, jak wykonać taką podporę, która tak naprawdę jest zrobiona z tego, co miałam w garażu. Przy wyborze miejsca dla groszku pamiętajmy, że najważniejsze jest słońce. Groszek pachnący potrzebuje minimum 8 godzin słońca oraz masę nawozu, więc trzeba pamiętać, żeby dobrze przygotować podłoże pod jego sadzenie. Trochę więcej słów na temat tej podpory, tipi, jak to zrobiłam. Znalazłam w garażu trzy patyczki bambusowe o długości 1,80 m. Najpierw wzięłam sobie, wymierzyłam, w jakiej odległości chcę, żeby były, żeby stały. Nie chciałam za bardzo szerokiej podpory, ponieważ mam mały ogród i taka większa podpora zabierze mi za dużo miejsca. Nie mogłam też robić za szerokiej, ponieważ mam już mało groszku mi zostało, a groszek, sadzenie groszku to jest tak mniej więcej 20 cm, więc tu zrobiłam 40 cm odległości, starczy. Po odmierzeniu odległości wbiłam patyczki w ziemię, tak, żeby miały podporę, żeby były bardziej stabilne i żeby najmniejszy wiatr ich po prostu nie przewrócił. Po ustabilizowaniu patyczków zawiązałam je u góry sznurkiem. Najpierw związałam je tak prowizorycznie, można powiedzieć. Odeszłam trochę na bok, spojrzałam, czy jest prosto i dopiero później wzięłam się za takie mocniejsze wiązanie. Ta podpora nie powinna nigdzie się wybrać podczas nawet największej wichury. Po związaniu patyczków zajęłam się tworzeniem tak naprawdę przestrzeni wewnętrznych, które przydadzą się groszkowi do wspinania. Na dolnych krawędziach użyłam mniejszych patyczków bambusowych, ponieważ mam takich parę w garażu. Wy możecie od początku użyć tylko sznurka. Po przymocowaniu patyczków sznurkami zaczęłam obwijać moją podporę jeszcze większą ilością sznurka, tak żeby groszek pachnący miał jak najwięcej możliwości wspinania. To oznacza, żeby miał miejsce, gdzie mógłby się złapać tymi swoimi takimi zawijaskowymi, zielonymi odnóżami. No i żeby pod koniec lata stworzył piękną, zieloną, pachnącą ozdobę naszego ogrodu. Tak wygląda cała konstrukcja. Nie jest wielka, ponieważ przy małym ogrodzie nie chciałam robić większej podporki do groszku. Musimy się liczyć z rozmiarem naszych ogrodów. Pokażę Wam z bliska. Oczywiście wybór plecienia sznurków jest dowolny. Możecie to zrobić jak chcecie, w pajęczynkę, tylko pojedyncze linie. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. Najważniejsze, co musimy pamiętać przy sadzeniu groszków, to nawóz. Nawóz, kompost, kompost, nawóz i jeszcze raz kompost i nawóz, ponieważ groszek uwielbia pokarm, uwielbia być nawożony i będzie go bardzo dużo potrzebował w czasie sezonu oczywiście. Wymieszyłam odległości między patyczkami około 40 cm i to powinno mi wystarczyć na jedną roślinkę. Oczywiście sadzenie tradycyjnie wykupujemy dołek. Trochę ziemia twarda, bo mieliśmy opady, ale to nic. Jeśli macie tak samo piaszczystą ziemię jak ja, nie strasznie piaszczysta, dobrze jest dodać trochę kompostu. No oczywiście nawóz organiczny. Mieszamy. I nasz groszeczek może iść w ziemię. Są różne szkoły prowadzenia groszku. Jedni lubią zostawić to naturze, nie groszek sam się wspina. Niektórzy wolą przytwierdzać je do takiej instalacji sznurkiem. Więc możecie wybrać dowolną metodę. Ja takie niesforne części to wolę przywiązać. Robimy tak, że najpierw wiążemy sznureczek na kijku.
supełek i dopiero na roślinie. W ten sposób mamy pewność, że to wiązanie nam nie będzie ocierało roślinki. A tutaj sobie groszek może. Możemy go owinąć. Ok, pierwszy gotowy, jeszcze dwa. Szybkie spojrzenie na nasz przywiązany groszek. Warto pamiętać, żeby w sezonie co jakiś czas przechodzić i go dalej podwiązywać, żeby ładnie nam się piął w górę. A tu jeszcze chcę Wam szybko pokazać moje naparstnice. No tak ostatnio wystrzeliły w górę. Nie mogę się doczekać, bo kompletnie nie wiem, jakie to będą kolory. Całość zajęła mi jakieś 15 minut, 20 maksymalnie, włącznie z sadzeniem groszku. Oczywiście same przymiarki zajęły mi najwięcej czasu, ponieważ chciałam jak najbardziej ustawić tą ozdobę tipi w pionie, żeby nie straszyła mnie, jak tylko będę wchodziła na ogród. Taką podporę możecie wykonać z różnego rodzaju gałązek. Ja niestety żadnych na razie na stanie nie posiadam. Mogą być, nie wiem, gałązki ścięcia drzew, z wierzby, nie wiem, z czereśni. No nie pomyślałam, jak chciałam moje czereśnie w tym roku, że mogłam zostawić takie większe gałęzie. Więc coś takiego możecie wykonać z dowolnego materiału, co macie pod ręką. Nie musicie wybierać się do sklepu. A nawet jak wybierzecie się do sklepu, takie patyczki nie są naprawdę drogie. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję Wam za Wasz poświęcony czas i widzimy się w następnym. Cześć!